Witajcie, z tej strony Dryśliwka, a to jest już 20 odcinek z gry Super Mario Bros. Wonder. No i dzisiaj wreszcie pokonamy Bowsera w formie zamku, jak widzicie. Naszykował nam już wejście, więc możemy się z nim zmierzyć. Oczywiście dzisiaj gramy jako Mario, no bo wiecie, tak wypadałoby ukończyć grę jako główny bohater. Tak więc bez przedłużania lecimy. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Czy to będzie sam boss, czy może jeszcze kilka leveli przed tym? No, tego się zaraz dowiemy. Kwiecisty zamek. Bowser zamienił go w coś o wiele bardziej potwornego niż myślałem. No. No cóż, kogo my tu mamy? Musisz być naprawdę podekscytowany, żeby zobaczyć niesamowity, nieepicki cud, który przygotowuje. Znaczy w sumie to epicki, ale dobra, nieważne. Będziesz musiał jeszcze chwilkę poczekać. Perfekcja zajmuje czasu, perfekcyjność wymaga czasu. Co powiesz na chwilkę, żeby zobaczyć te występy, które występy mojej armii, która jest gotowa, żeby z tobą zawalczyć. Tak, to teraz wasza szansa, Missile Max. Wydostańcie się stąd i pokażcie im, jak niebezpieczny może być show. Jakby to wasze zadanie, no nie? Okej, czyli jednak mamy troszeczkę poziomów do przejścia, zanim pokonamy Bowsera. No, to będzie coraz bardziej niebezpieczne, nieprawdaż? Ale niestety nie mamy wyboru. Ale damy radę. Możemy użyć wszystkiego, co Bowser na nas rzuci. Czas zatrzymać jego wściekłość. Dobra, okej. Missile Mag Mayhem. 3-gwiazdkowy level. Czyli to są te pociski, jak widać. Missile Mag. Tak, mamy Bullet Billa i Torpedo Teda, to mamy Missile Mag. Fajnie. Wow, 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 dobra. Czyli po prostu jak na nich staniemy, to padają. Okej. Wow, wow, wow. Chwila, bo to jest blok dla Daisy. Ale chyba nic poza tym. Tak więc musimy na nich skoczyć po prostu w odpowiednim momencie i tyle. Tyle w temacie. Dobra. To mamy pierwszą monetkę. Jeszcze by wypadało sklepik odwiedzić, ale to chyba wcześniej trzeba było zrobić, bo nie wiem, czy możemy teraz stąd wyjść. O, uwaga. Dobra, chyba nie musimy tutaj kucać, tak mi się wydaje. Ale dobra, coś tutaj jeszcze jest? Chyba tam jest sekrecik, tak mi się wydaje. Tak więc dobra. No oczywiście, że tak, dobra. No to wchodzimy teraz do rury. Nie no, fajna muzyka w sumie też. Okej, jakieś takie niby schodki się ułożyły. Tak więc lecimy. Chmura. O nie! No i okej, spadłem. Okej, nie no. Bierzemy tego badża. Dobra, to najpierw oczywiście bąbelek. I potem drugi. Dobra, oczywiście jeśli nie ucieknie. Okej. Na razie jest dobrze. No, i udało się. Co teraz? Aha, teraz w drugą stronę. Okej. No. No i proste. Teraz tutaj musimy. Okej, mamy Wonder Flowera tutaj też. O dziwo. O! Chwila, czy to jest ten level z trailera? Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale chyba był taki level w trailerze pokazany, gdzie grali jako Yoshi. Ale nie jestem pewien, czy to aby na pewno jest to. Wow, 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 dobra. Trochę ryzykowne tutaj zagranie z mojej strony, ale dobra. No tutaj klimacik taki troszeczkę pogodniejszy niż ten cały świat Bowsera. Oj, 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 no i oberwałem.
Dobra, może tutaj będzie jakiś power up? Jest, na szczęście bąbelek. Tak więc co? Lecimy. O, uwaga. Aha, na górę. Dobra, spoko. O. Okej. Dobra, daliśmy radę. Okej, teraz. Aha, teraz tu, dobra. Okej, tego kwiatuszka jednego ominąłem, ale chyba się nic nie stało. Bo to same monetki były. Tak by się przynajmniej zdawało. Okej, no to mamy tak. Wszystkie Wonder Seedy, w sensie tego Wonder Seeda i wszystkie monetki, więc teraz będzie chyba tylko koniec levelu. Aha. O, są torpedy. Dobra. Oj, tylko nie wiem czy... A, dobra, na szczęście się respią, więc... Na luzie. No jest szczyt. Ale na pewno byśmy do tych leveli mogli później wracać, jakbyśmy na przykład coś ominęli, no bo... Inaczej by pewnie tutaj nie dawali żadnych rzeczy do znalezienia. Bo wyobraźcie sobie, że na przykład jak przejdziecie już level, to nie możecie do niego wrócić. I wasz save nie może zostać ukończony na 100%. No, to by było troszeczkę niefajne. Uhaha. Czy podobała ci się moja hospitalizacja mojej armii? No, w sensie, wiecie, taki ostrzał mojej armii. Cóż, to dopiero początek. Następny występ będzie naprawdę niesamowity. Będziesz zaszokowany jego niesamowitością. Aha. Dobra, dosyć tej gadki. Przygotuj się na show migoczących świateł. Czas na rzeźnię wysokiego napięcia. No dobra. Okej, czyli... Ciekawe, czy możemy wrócić do tego sklepu. Możemy, dobra, to ja wiecie co, udam się do sklepu jeszcze. Skoro tutaj jesteśmy. Ponieważ jednak wiecie. Sklepik to ważna rzecz. Dobra, to przenieśmy się może gdzieś tutaj. O, właśnie. No i co? Zobaczmy. Jakieś oczywiście standy, bo już dawno nie kupowaliśmy. Tak więc musimy wydać troszeczkę tych flower coinów. Zobaczymy, czy jakieś nowe się trafią. No, elephant toad. No, to się zaczyna. O nie, no proszę, dajcie mi coś nowego. Błaga, muszę tą kasę wydać. No nie, trzy z rzędu, które się powtórzyły. No jeszcze 44 są do zdobycia, no. No 4, naprawdę. Dobra, zobaczymy. Ile pod rząd się powtórzy. Dobra, drill to dead. No nareszcie jakiś nowy. Co dalej? Aha, swimming nabit. No cóż, to będzie naprawdę interesujące. O, balloon light blue Yoshi. O, ten wygląda całkiem nieźle też. Taki dosyć wyróżniający się od innych. Chwila, my już mamy jakiegoś balona? Odblokowanego? Chwila, zobaczmy. A, nie możemy tutaj zobaczyć. Nie wiem. Ale ten, fajny ten tutaj design tego Yoshiego. O, kucający Mario, no proszę bardzo. Czegoś takiego nam brakowało? Dobra. Aj. Gdyby jedno miejsce w górę było, to już bym się cieszył. Aj, kucający nabit. Kurczę, kurczę. Niedobrze. O, kolejny jasno-niebieski Yoshi. Ten też dosyć zabawnie wygląda. Kurczę, no. Jestem naprawdę zachwycony tymi modelami, no. Chyba to wszystko, co jest w tej grze, to są modele 3D. Znaczy, no, wiecie, aż tak w grze to się za bardzo na to uwagę nie zwraca, ale... No sami spójrzcie na przykład tutaj na Maria i tego Poplina. Przy sklepie, no, to jest model 3D zdecydowanie. Ale w poziomach też, jak najbardziej. O! Balonowy czerwony Yoshi tym razem. Dobra, to jeszcze sobie pokupujemy troszeczkę. Kucająco Toadette. Nie wiem, który raz już ją widzę, ale... Zdecydowanie za dużo. A no nie no, dawajcie mi coś nowego, błagam. Ech, dobra, wiecie co? Jeszcze 3, tak do 700. Żeby też nie było, że za dużo marnuję. O, no i jasno niebieski Yoshi jako Goomba.
Zobaczmy. Aj, to dead, niestety. To jeszcze taka, którą powtórzyliśmy. No i pływający Luigi. No i dobra, wystarczy. Okej. No to zobaczcie, wydaliśmy chyba 260 monet, z tego co pamiętam. A zdobyliśmy ile w sumie standy? 7? No 7. Nie no, po prostu świetnie. Okej, no to... Okej, możemy się tam przenieść na szczęście, więc nie musimy tam iść. Okej, następny level. High Voltage Gauntlet, to już czterogwiazdkowy. Tam gumby w tle nam chyba kibicują, więc dzięki, dzięki. Chociaż pewnie są ciekawe tego, jak będzie wyglądać ten cały gauntlet. Okej. Czyli zakładam, że tych przeciwników nie możemy dotknąć, ponieważ zostaniemy porażeni prądem. Ale możemy ich chyba... Tak. Nie możemy ich pokonać, ale możemy ich jakby ogłuszyć. Ile tych bąbelków tutaj będzie, słuchajcie? No za dużo zdecydowanie. Raz tutaj. Okej. Nic tutaj, kurczę, nie widać. O, dobra. No to jest już bardziej przydatne dla mnie. Uwaga. Okej, mamy pierwszą monetkę. Teraz gdzie? O! Nie naelektryzował się na szczęście, więc możemy zrobić tak. O! No i pokonani. Teraz tutaj badge użyty. Jak zwykle najlepszy badge w grze. Okej. Dobra. Teraz w dół. Jasne. I checkpointik. Bąbelek. O nie, myka kupy elektryczne. Tak więc możemy je wyeliminować. Teraz tak. No niby prąd nam przeszkadza, ale też ukazuje nam drogę, więc... Coś za coś, słuchajcie, coś za coś. Okej, ale nie spodziewałem się, że pod koniec gry jeszcze tyle nas poziomów będzie czekało. No jestem pod wrażeniem tak naprawdę, słuchajcie, tego. Okej, o, uwaga. Tu będzie bezpiecznie. O. Tam jest rura, ale chyba coś tam jeszcze jest po lewej. Tam raczej będzie sekrecik. A nie. Tu jest checkpoint, to tam musiał być sekret. Tam się udajmy w takim razie. Oj, 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 dobra. No to idziemy. Do sekretnej rury. Czy to już jest koniec? Chyba, że... A, to jest niby koniec już, okej. To musimy powtórzyć w takim razie. Okej, no to w sumie... Rzadko się zdarza, że jest checkpoint i potem jest, w sensie wcześniej jest koniec poziomu, a potem checkpoint. No ale jak widać, jest też taka możliwość. No dobra, ale przynajmniej nie było to takie oszukane wyjście, tylko takie normalne. No ale rzecz jasna, musimy powtórzyć. Gotowy na przerwę? Gohaha. Przykro mi. Przerwy są zakazane w moich występach. I nawet nie próbuj się wymknąć, no wiesz, gdybyś uważał bardziej, to byś zauważył, że już się wymknąłem na drobne zakupy. O matko, serio? Okej, dobra, Bowser. Ale dobra. Nie będziesz chciał przegapić następnego występu. W sumie to aktorzy będą próbowali jak najbardziej, żeby cię nie przegapić. Okej, teraz mamy Seeker Bullet Billów. No ale to jest ten trzeci level dopiero, a my musimy jeszcze tutaj znaleźć wszystkie rzeczy. Dobra, to jeszcze raz w takim razie. Poziom ogólnie łatwy, taki bardziej timingowy, ale... no wiecie. Czasami trzeba zachować cierpliwość. No właśnie, tak jak teraz, niestety. Dobra, lecimy, śpieszymy się, nie ma co czekać. Dobra. Mamy bąbelka zresztą, więc... No! Mario, dlaczego nie skoczyłeś? To nie była moja wina. Przyrzekam. Wcisnąłem B. Okej, tu już nie musimy. O! Piękny rzut. Chwila, tam coś na górze jest? No! Dlaczego się obudził? To nie było sprawiedliwe. A, sekrecik po prostu. A, czyli tu jest wejście do tej monetki. Okej, to ma sens.
Nie! Okej, dobra. Dobra, myślałem, że zginę. Trzeba było biec, a nie iść po prostu. Dobra, co my tu mamy na górze? Dobra. Tego sobie wyeliminujemy. Trzeba było się wycofać, gościu. Dobra, lecimy. Okej, jest dobrze. Teraz tak. O! O! Okej. Dobra, to mi się podoba. To teraz tak. Czy tu czegoś wyżej nie ma? Nie, po prostu... Chwila, coś tam było, no nie? Taka platforma? Nie, sufit. Dobra. Okej, niech będzie. Okej, jest checkpointik. No nie, 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 no dlaczego? Chciałem się serio puścić, to... Okej. Metal Mario z Mario 64. Jest nawet ta sama muzyczka. No posłuchajcie tego, to jest piękne. Co za nostalgię normalnie. Dobra, może tam będziemy mogli wrócić. No niestety nie. A kurczę, szkoda. Wow, no. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Metal Mario w Super Mario Bros. Wonder. Dobra, tylko nisko skaczę niestety. Więc nie jestem do tego przyzwyczajony, ani trochę. Okej, możemy się naelektryzować, żeby widzieć drogę. To jest dobry pomysł w sumie. Dobra. No i teraz co my tu mamy? Same monetki, dobra. Oczywiście też jesteśmy namagnetyzowani. Dobra. No to jeszcze raz powtarzamy level w takim razie, słuchajcie. Dobra, możemy ich tak po prostu... Aha, możemy, no to dobrze. Dobra, wonderful. No i teraz już wiemy, że trzeba wcisnąć w dół, a nie B, bo ja chciałem wcisnąć B, żeby się puścić. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Ale myślałem, że to zadziała. No i wy już wiecie, jaki był tego skutek. Ja też niestety wiem. Screenshotik oczywiście przepiękny z Metal Mario. Mega nostalgia. Akurat Mario 64 nagrywałem na moim kanale, więc jeśli chcecie potem sobie zerknąć, to chętnie. W sensie, no, to polecam wam, bo to naprawdę fajna gra. Dobrze się przy niej bawiłem. Nagrywając ją i po prostu grając sobie samemu też. No wiecie, gdyby mi się gra nie podobała, no to bym jej raczej nie nagrywał. Proste. Bo po co miałbym tutaj się męczyć, nagrywając grę, która nie jest zbyt dla mnie interesująca. O, dobra. Zadziałało. Okej, czyli oni są widać naelektryzowani tylko przez jakiś czas. Potem już ta elektryczność im ustępuje. W sumie? Nawet dobre. Dobra. O, dobra, żeby nie było za wysoko. Dobra, jest. A w sumie to nie biorę tego bąbelka teraz, bo mamy elefanta. Więc żeby było tak zróżnicowane trochę to... O! Oj, dobra. Teraz by się przydał w sumie. Ale dobra, teraz już nie ma znaczenia, bo... Mamy tutaj monetki. Więc teraz po prostu sobie biegniemy. I teraz tak. Trzeba się tutaj... O, właśnie, tak. Puścić. No i dobra. Teraz robimy speedrun. Może nam się elefant wylosuje drugi. Albo coś przydatnego. Fireflower tym razem. Dobra. To biegniemy. Jak najszybciej. A, tu są tylko te monetki. Możemy się ślizgać? Możemy. Okej, tylko tak. Jak ja tam wcześniej wszedłem? Aha, czyli tędy jest normalna ścieżka. Ja tam sobie tak troszeczkę oszukałem. Dobra, wiecie co, trochę się naelektryzuje, bo nie widzę ścieżki w ogóle. Nie, no mógłbym tego remiksu słuchać cały czas. Oczywiście jest bardzo podobny do oryginału. Dlatego też budzi we mnie taką nostalgię. Mówię po raz setny, ale tak. Jest to istotne dla mnie, żebyście wiedzieli o tym. Jak chcecie, to oczywiście też sprawdźcie tą serię. Tak jak już mówiłem. Ale jeśli nie chcecie, to nie.
Proste. Wolna wola. Ok, teraz mamy tak. Wreszcie chyba ukończony na 100%. No chyba, że było jakieś tajemne wyjście, no to wtedy już w ogóle nie będę zbytnio zadowolony z tego, ale wydaje mi się, że raczej w tym ostatnim takim mini świecie nie powinno być, więc dokładnie, na 100%. Dobra, teraz mamy Evade the Seeker Bullet Bills. Czyli to będą chyba takie samonaprowadzające? Mogłoby się zdawać. Czyli uniknij tych takich, no właśnie, samonaprowadzających bullet billi. No, w sumie trochę tak. O, rozwaliłem go. Rozwaliłem go jakimś cudem. Dobra, tylko tak. Chwila, bo on się jakby przyczepia się do tego? I potem jak się przyczepi, to może się znowu jakby wystrzelić? Wow, wow, wow. Ojej, co się dzieje? Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Dobra, trzeba każdą rurę raczej sprawdzać. O, dobra. Myślałem, że spadnę, tak szczerze. Pierwszy checkpoint, naprawdę nic tu nie ma. Nie wiem, mogę sprawdzić. Na szczęście możemy się z nich odbijać. Tak więc żaden problem. Spore ułatwienie. Teraz tak, gdzie to może być? Elefant, numer 2. Okej. Nie no, co za po prostu dziwni przeciwnicy. Okej. O! Okej, jest pierwszy. Wow, dobra. Mam nadzieję, że to pierwszy przynajmniej. Tak, dobra, na szczęście to pierwszy, więc nic nie ominąłem. Elefanta mamy, więc możemy się obronić w razie co. Coraz więcej ich tu jest. W każdym tym segmencie. Dobra, to tak. Pokonany. Zagrożenie wyeliminowane. Oj, dobra. Dobra, trudno. Oho, jest sekrecik. No, dobra. Teraz idziemy sobie tędy. No już chyba nie będzie żadnych sekrecików w tym miejscu. Drugi checkpoint zakładam. Tak, wiadomo. No jak już taka jest rura, no to wtedy nie ma się co dziwić, że będzie checkpoint. Dobra, myślałem, że spadnie, ale na szczęście nie. Wow, jakiś duży. Jakieś duże. Dobra, szybko. Aaa, sprytne wykorzystanie Bullet Billa. Spoko, tylko gdzie jest teraz Flower Coin? Znaczy Wonder Flower. Flower Coina zdobyliśmy przecież przed chwilą. No nie! Okej, przynajmniej tamtego się pozbył. Więc dzięki, gościu. Dobra, to ja już może stąd się będę ewakuował powoli. Okej, czyli tam jest to przejście, tak? No dawaj, dawaj, tutaj, proszę. Dobra, jest. To będzie sekrecik chyba, no nie? Ground Pound. Checkpoint. Kolejny. Może będzie taka sama sytuacja jak wtedy. Tak, jest Wonder Flower. 800 Flower Coinów równo. Co ja robię? No, myślałem, że to będzie platforma, na którą mógłbym wskoczyć. Ale niestety nie była. Ku mojemu zdziwieniu. Więc przy okazji sobie zobaczę. Tak, to wszystkie monetki. Dobra. Dlaczego ja to zrobiłem? No? Niezły fail. O, teraz mamy statek. Dobra, kucanko. Teraz tak, górą. No pewnie, że tak. Możemy cały level ominąć od razu. Dobra. Aha, możemy bomby wystrzeliwywać. A, to mi się podoba. Ciekawy level. Różniący się bardzo od innych. Oczywiście bardzo dobrze. Dobra, musimy gwiazdkę wykorzystać jak najbardziej. Wow, dobra. Tego się nie spodziewałem. Okej. Tego się nie spodziewałem. No i od checkpointa. Dlaczego? Okej. No tak jak mówiłem, tego się nie spodziewałem. Dobra. No i jest statek, czyli co? Możemy ścianę rozwalić. Sobie ułatwimy tutaj robotę całą. O, no tylko, że kwiatuszek spadł do kwasu, więc
też nie jest za dobre. Ale duży jest zasięg tej wystrzału, więc nie ma co narzekać. No dobra. Ha! Okej, czyli trzeba się jakby przed nimi bronić. Dobra, to ma sens. Nie, to jest akurat mega dobre, że oni mogą statek rozwalić. Dobra, to dawajcie tutaj. Jest one up. Dobra. Bo już nie będzie armatki. Chociaż wodospad. Dobra. Jeszcze tego możemy tutaj przywołać. Nie wiadomo po co. No i dobra. Szybko trzeba ich wyprzedzić. Okej, okay, kwiatki. Chciałem powiedzieć kwiatuszki, ale powiedziałem kwiatki w końcu. Więc takie coś wyszło. To co, górą chyba. A, faktycznie. Można było górą na skróty trochę. No, ważne, że sobie jakoś poradziliśmy. Okej, okay, teraz trzeba się wrócić. Czy w prawo? Nie, w prawo. No i do rury. Bez dotykania ziemi. Tutaj na dole oczywiście. I biegniemy. O! Jest. Co to są za przeciwnicy? Nie no, fajny pomysł ogólnie. Tylko myślałem, że oni będą tutaj jakby w powietrzu skręcać. Żeby mnie łapać, ale chyba były czerwone bullet bile od tego. I te banzai bile. A tutaj seeker bile mamy. Czyli jeszcze inna odmiana. Tak jakby. Okej, okay, Bowser, jesteśmy coraz bliżej. Nie będę ukrywał, jestem troszeczkę zaskoczony, że udało ci się dojść aż tak daleko. Zaskoczony i szczęśliwy. To oznacza, że będę mógł zaprezentować ci największe show wszechczasów. I mówię to dosłownie. Zaraz cię walnę. Więc przygotuj się na najbardziej niesamowite, nie mieszczące się w głowie show, które kiedykolwiek zostało wyprodukowane. Czas, żeby Knucklefest się rozpoczął. Łohaha. Okej, Bowser. Nie wiem, co masz przez to na myśli. Jeszcze jeden level? Okej, zobaczmy sobie. Na 100%. Dobra, lecimy. Okej. A Knucklefest, Bowser's Blazing Beasts. Beasts. Dobra. Niech będzie. Teraz są te czerwone bullet bile. To może one będą skręcać w powietrzu. Bardziej chodzi o pięści. Do rytmu. Okej. Tak sobie możemy tutaj poszukać trochę. A, bo w sumie czemu? Nie ma po co. I monetki spadły. Dobra. Teraz tutaj. Czyli do rytmu musimy ten level przejść. W sensie zgodnie z rytmem. Okej. Nie! Ach, kurczę, dobra. Okej. Czekajmy chwilę. Teraz. Jak to zdobyć? Chwila. Musimy jakby... Nie no, chwilę, mogę przecież tak zrobić. O, właśnie. Od tego mamy badża. No, super, moment na skok normalnie. No. Dobra, na szczęście możemy go łatwo pokonać. Okej, okay, co, one up? Jest. Pięknie. To chodziło, gumby tam w tle skaczą. Jeszcze jeden skok, ground pound w sensie. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Dobra, na szczęście tym jednym atakiem rozwalamy od razu całego przeciwnika. Okej, okay, o to chodziło. Żeby zdobyć gwiazdkę, znaczy monetkę. Trzeba było po prostu przebiec. Okej. Okay. Jeszcze raz. Dobra, nie skaczemy, nie skaczemy. Po prostu wchodzimy do rury. I co? Checkpointik. Wiadomo. Elefant kolejny. Teraz tutaj sprawdzamy każdą rurę, ale raczej tu nic nie powinno być. Oho. Jest Wonderflower. Tak więc zdobywamy. O. Muzyczny level. No nareszcie.
Nie mogłem się już doczekać. Bowser's Blazing Beats. No ja nie mogę, no nareszcie muzyczny level. Wow, tutaj dopiero czuć ten rytm. O! Okej, dobra. Wyratowałem się przed obrażeniami. Dobra. I uwaga, uwaga. Okej, tam na dole nic nie ma. O! Dobra. Tutaj monetki. A tutaj co będzie? Dobra, żyjemy. Znaczy, żyć to byśmy żyli, ale... Co to... Co ja tu miałem zrobić? Nie mówcie mi, że od samego początku. Serio? Od samego początku? O, matko, dobra. No to już nie jest łatwy świat. No słuchajcie, no musimy się do tego przyzwyczaić. Ale dobra, to jest Wonderflower, tu się zaczyna, więc... Więc jest w miarę okej, okay, dobra. Cutscenki nie ma, żeby pominąć. A możemy iść w lewo? W sumie. Nie, w lewo to raczej nie. To wszystko już tam było. Dobra. Okej, okay, czyli ci przeciwnicy nie skaczą do rytmu. No może i dobrze. Dobra, jest skok. No. Wybicie z bullet billa w powietrzu. Też bardzo fajna umiejętność. Okej. Okay. Myślałem, że spadnę tam. Co dalej? No właśnie. Okej, okay, trzeba było poczekać po prostu. No cóż, nie jestem do tego przyzwyczajony, ale dobra. Jak sobie życzycie. Okej, okay, jest ostatnia monetka, więc... No co? Chyba bez badża bym nawet to zdobył. O nie, dobra. Tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Elefanta zostawiamy. Po prostu biegniemy przed siebie. Dobra. Okej. Okej. Szybko. Nie no, świetny lewy. Chwila, co tu? O, dobra. Jest, Wonder Seed. No i teraz po prostu trzeba ukończyć level. I tyle. Już chyba będzie koniec. Bo wszystko już w sumie mamy zdobyte. Poza oczywiście samą flagą. No. Bez badża nawet się udało. Fajnie no. Nie no, świetny level. Nareszcie jakiś muzyczny. Okej. Okay. Nie no, widzę, że już pół godzinki nagrywamy, no ale bossa by wypadało przejść. No a potem sobie oczywiście zrobimy odcinki na ten ostatni świat, ten sekretny, z najtrudniejszymi levelami. Okej, wszystkie Wonder Seedy zdobyte. Tak więc to mnie bardzo cieszy. Okej, no właśnie, w Petal Isles wszystkie Wonder Seedy, czyli mamy 949. Czyli dobrze, że jednak poszliśmy na te zakupy, bo coś czuję, że dużo by się mogło zmarnować. O, udało ci się przejść przez Knucklefest. Imponujące. Ale nie byłeś taki szczęśliwy. To był dopiero akt początkowy. Rytm rocka, głównego wydarzenia rozejdzie się echem po całym świecie. Nie, nie, nie. Po całym wszechświecie. Nikt nie będzie w stanie mu się oprzeć. Okej. Głowy będą się kiwać, stopy będą tupać. Nie będą mogli przestać. Naprawdę zniewolona publiczność. I teraz czas na, tak, epicki cud, który przygotowywałem przez ten cały czas. Naciesz swoje oczy na Bowser's Rage Stage. Ohaha. Wszyscy członkowie publiczności, proszę przenieść się na główną scenę. Okej, okay, to jest to. Ostateczny Bowser. Tak więc... Lecimy. Pięciogwiazdkowy. The Final Battle, Bowser's Rage Stage. Scena wściekłości Bowsera, tłumacząc na polski. Wreszcie nam się udało. Czas zatrzymać złe plany Bowsera. Goomba.
O nie, tylko proszę, nie zmiaż tych gumb. Bowser Jr. na sam początek? Ha. Udało ci się dojść aż tutaj? Aha. Nie to, żeby coś znaczyło, ale mam cię dość. Ja mam bilet pierwszej klasy na przedstawienie taty. I ty nie zepsujesz tego. No, teraz zobaczysz, jaki wielki i zły naprawdę jestem. Czas na super ekstra fajny cud. Dobra. Okay, czyli mamy bossa na samym początku levelu. O, wielkie gumby. Aha, no i zmierzchu gumby. No dobra, jednak nie ma bossa. Sam się pokonał. No i dobrze. Wow, dobra. No tego się nie spodziewałem tak szczerze, więc... Tutaj sami byście się raczej tego nie spodziewali. Okej. Okay. To lecimy. Wielkie gumby. One się rozwalają na dwa, no tak. Tak jak w New Super Mario Bros. Tak samo to działa. No i też możemy je fireballami pokonać. Czyli mamy klasycznego fireballa, słuchajcie. Okej, okay. O! O, dobra. Udało się uniknąć. No to teraz co? O, hej, to ty. Jakiś masz dziwny, zmieniony głos, przyjacielu. Dobra, myślałem, że to spadnie w jakąś przepaść i zginiemy, ale na szczęście nie. Zobaczcie, że mamy tutaj ten licznik, tak jakby części dziesiątych, więc niby to wszystko jest wciąż jakiś cud. No i mamy tego smoka z poprzedniego odcinka. Z tego cmentarzyska. Czy też kostnicy. Okej. Okay. Tak. Wspinamy się. Co nam powiesz? Trzymasz się tam? Ja, trzymam się. Dobra, co teraz? O, posąg Bowsera. Tylko co z nim? Bull Rush! Dlaczego wcześniej nie było Bull Rushów? Tylko teraz się pojawiły. To się w pierwszym świecie tylko były, a potem to już... O, pirania flowery. I Spike. Też był z nim muzyczny level, musimy pamiętać. I dynie? I drzwi? Wszystkie muzyczne levele połączone jednocześnie i King Boo. Oj, dobra. Co tu się dzieje? Totalny chaos. Ja nie mogę. Wow, dobra. Teraz jesteśmy w powietrzu. Zero grawitacji. Naprawdę, miałeś za sobą długą drogę. Masz za sobą długą drogę, no. Cóż, nie da się ukryć. Ale... Póki co ten level podsumowuje wszystko to, co do tej pory... Mamy to, co do tej pory przyszliśmy, jak widać. O, dobra. Okej. Okay. Znowu te rury. O matko, jakie one są szybkie teraz. Okej, okay, szarża. No, nie wiem, czy chcielibyśmy szarże, ale dobra. A tu są w ogóle monetki? Nie ma nawet. Okej, okay, no dobra. Przynajmniej się nie musimy martwić o sekrety, bo chyba w tych grach New Super Mario Bros. Były zawsze sekrety w tych nawet finalnych levelach. Aha. Do rytmu. Zawsze, za późno chyba. Co? Chyba, że ja muszę tam stać. A, dobra, okej. Okay. To ma sens. No i dobra, monetki. Będziesz niesamowity. Dzięki. Okej, okay, to chyba to. Scena główna. A więc jest Bowser. Nie no.
Dziękuję wszystkim za przybycie. Przepraszam za to, że musieliście czekać. Ale czy jesteście gotowi, żeby zatracić się w tym słodkim bicie? Ten finał sprawi, że cały wszechświat będzie moją zniewoloną widownią. Bowser's Rage Stage. Hit it. Dobra. Okej. Okay. Czyli rytmiczny level. Co tu się dzieje w ogóle? Okej, okay, mamy tutaj przycisk na jego brodzie. Więc trzeba to nacisnąć zdecydowanie. Okej, okay, na razie nic nie możemy robić. Aha. Okej, okay, dobra. Zadziałało. Skok do rytmu. Co teraz? Wow, 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 dobra. Okej. Okay. Więcej pirani. Spróbujemy skakać też do rytmu. O, dobra. Zadziałało. Rozwaliliśmy mu ręce. Że tak łatwo poszło, to w ogóle... A, jesteśmy nieśmiertelni, kiedy robimy ten skok. Okej, okay, dobra, drugie uderzenie. Dobra. O, Bowser tańczy. Widać dobry beat. Okej. Okay. Elefant? Jasne. Czemu nie? Wow, idealny skok w sumie. Wow! No nie. Dobra, mamy jeszcze Fireflowera w rezerwie, więc... W sumie... Co tu się martwić? Okej. Okay. Trzecia ręka. Okej. Okay. Teraz tu. Teraz tutaj. Jest! Musimy tego switcha. Tu jak tak będziesz Bowser nade mną latał, to raczej nie będziesz dla mnie problemem. Oj! Dobra, to już może być troszeczkę większy problem. I... Dobra, teraz tutaj. Jeszcze raz. I... Jest, dobra. Jeszcze raz. Najlepiej przy środku w sumie skakać. Aha, dobra. Jest. Tylko pytanie, ile razy go trzeba walnąć? To jest też dobre w sumie pytanie. Okej. Okay. Ale świetny boss normalnie, no musicie przyznać. Takiego czegoś jeszcze nie było. Dlatego właśnie ta gra ożywiła tą serię New Super Mario Bros. A właściwie Super Mario Bros, no bo co? Nie jest New Super Mario Bros, tylko Super Mario Bros Wonder. Ale dobra, dość gadania. Trzeba pokonać Bowsera. Trzeba po prostu unikać na razie? O nie. No nie, no był szybszy ode mnie. Teraz dam radę. Jest, dobra. Przynajmniej teraz się udało. No i co teraz? Okej. Okay. No tak. Cztery ręce. Okej. Okay. W sumie trochę łatwiej teraz. Jak to jest tak podzielone. O nie, nie zdążę. Okej. Okay. No już prawie... O nie! Ile tych pirani tutaj jest? O! Grzybek? Po co? Okej. Okay. Nieważne. Dawaj! Dobra, ręka rozwalona. Teraz tu. I... Dobra! Teraz tylko samego Bowsera trzeba pokonać. Jeszcze ręce. Teraz tutaj. Dobra.
No i jest. Dobra. Już bez tego pancerza swojego jest. O, to już koniec? Jeszcze jeden wielki switch na jego głowie. Ojej, plansza się powiększyła. O nie! Wow, wow, wow. Dobra. Raz. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Jeszcze raz. I... jest, to chyba koniec. Chyba. O matko. Bowser, co się stało? O nie. No i cała energia uciekła z jego głowy. Tak można to podsumować. O matko, Bowser, co się dzieje? Mario, coś ty zrobił! Ojej. O? No i Bowser stracił swoją całą moc. Nawet nie może już latać. Okej. Tak, to jest ta klasyczna muzyczka. Z okazji przejścia gry. No i jest jakiś Royal Seed jeszcze. Chyba ostatni. Okej. On zbiera tą całą energię? Żeby przywrócić wszystko do normy? Okej, myślałem, że wybuchnie. Ale na szczęście wytrzymał. No dobra. A, wszystkie Wonder Seedy. Wszystkie 7 Wonder Seedów. Okej. No i to koniec. Przeszliśmy grę. Jeszcze został ten ostatni świat. No ale Bowser został pokonany, to najważniejsze. O rany. Zobaczymy, jak to teraz się wszystko odmieni. Okej. Jest czysta woda w środku. Ale to tyle? Chyba. Nie wiem. O, mamy wszystkich bohaterów. No dobra. W tym Yoshich i nabitów. No i poplinów oczywiście. Czyli tak naprawdę postacie, które znamy najkrócej, no bo pojawiły się dopiero w tej grze. Która ma lekko ponad 2 miesiące. Tak więc i tak dosyć są całkiem nowymi bohaterami. No dobra, no to świetna gra, naprawdę. Bardzo się wyróżniała od innych. Jeszcze to nie koniec? O! O! Napisy końcowe w formie minigierki. Okej, no takie coś to ja lubię najbardziej. Jeszcze sprawiają, że gracze są zaangażowani nawet podczas napisów. Tylko co tu się w ogóle dzieje? Ten hopo wrócił. Wow, wow, dobra. Mamy też swojego badża. Kupa tropa. O! Aha, dobra, nie mogę zginąć tutaj na szczęście. Śmieszne było, jakbyśmy mogli tutaj zginąć w ogóle w napisach końcowych. Ale dobra, zobaczymy, jaki wynik nam się uda osiągnąć. O nie, pod wodą to nie za dobrze nam idzie. O! Uwaga na te tutaj kolczatki. Dobra. Nie, no super to jest. O, kojarzę tą muzyczkę. No, dobra. O. To jest chyba też z Wonderflowera, no nie? Chyba. Tylko taki trochę remix. I proszę bardzo. No chociaż, żeby stówka była. No dobra, stówka będzie. 105, 109, 113. O, okej. Zmiana perspektywy. No i słuchajcie, no ogólnie to tak poza tymi napisami, to gierka mi się bardzo podobała. Ogólnie to nie spodziewałem się, że aż tyle tutaj nowych rzeczy dodadzą, ale oczywiście im więcej nowości, tym lepiej. Mam nadzieję, że wyjdzie jakiś Super Mario Bros. Wonder 2 czy coś takiego.
Czy może po prostu kontynuacja serii, na przykład pod inną nazwą albo coś? Też by było mile widziane, myślę, że wśród wszystkich graczy, nie tylko mnie, ale myślę, że wielu graczom by się to spodobało, ponieważ ta gra, no, to jest arcydzieło dosłownie. Arcydzieło. Co więcej tu można powiedzieć? Chwila. A, bo ja tracę te gwiazdki jak oberwę. A, dobra. No to teraz to ma sens. Dobra, czyli staramy się uniknąć obrażeń. Ale aż 5 za jedną. Dobra. Okej. Okay. Proszę bardzo. O, to jest dobre miejsce chyba. O, nie do końca. Okej, okay, 224, no lecimy, lecimy. No tak poza tym, no to co? Soundtrack bardzo dobry, świetny, ale to w grach Mario zazwyczaj. No właściwie to nie mogę znaleźć przykładu, gdzie nie byłby dobry. Tak więc o soundtrack, no to wiadomo, utrzymany na perfekcyjnym poziomie. Gameplay, no bardzo też dobry, tylko ciekawe jak to by wyglądało w multiplayerze. No bo można grać do 4 osób. Ale jeszcze oczywiście będzie odcinek specjalny, gdzie przetestuję tych Yoshi i Nabita. Tak więc nie martwcie się. Ale tak po prostu tutaj też wam przetestuję. O, dobra. Mamy tą lawę w słońcu. Coś takiego, taką, co wygląda trochę jak słońce. Te kule. Artwork. O, jest smok. 300? No jest 300, dobra. To teraz 400. Dobra. Teraz tutaj. nie wiedziałem, że będę mógł się tak dobrze bawić w napisach końcowych, ale to naprawdę bardzo dobrze. Okej. Okay. Teraz są te pociski, te missiles. O! O! Dobra. Damy radę zrobić 400? Nie wiem. Nie! 338. Okej, no i mamy pierwszy świat w tle pokazany. Okej, no to co? Okej. Jest Bowser z Bowserem Juniorem oraz Magic Koopa albo Kamek. Ale może Bowser zrozumiał swój błąd i postanowi na przykład przyjść. Ale nie, jak widać, rozbili się gdzieś w górach. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Pewnie. Jasne, że wrócę jeszcze. Mamy dużo do zrobienia, więc o to się nie martw. Okej. Okay. Okej. Okay. Gratulacje za przejście gry. Zdobyłeś medal. To sprawia, że masz jeden medal. Okej. Okay. Poziomy, których nie odkryłeś, są oznaczone na mapie jako znak zapytania. Popliny mają nową odznakę na sprzedaż. Właśnie, te odznaki trzeba jeszcze. O, bycie tutaj z sobą przypomina mi o tym, że wyszliśmy na taką niesamowitą podróż. Zwiedziliśmy tyle miejsc i zdobyliśmy tyle Wonder Seedów. Ale jeśli myślisz, że jest jeszcze więcej Wonder Seedów albo tych 10 Flower Coinów, których jeszcze nie znalazłeś, będę zaszczycony zbierać je z tobą. Dobra, no to wszystkie światy na 100% chyba już. Chociaż jest zaznaczone niby. A może tutaj są właśnie poplin shopy. No zobaczmy może ten sklepik. Chwila, to gdzie to było? Poplin shop, no właśnie. Czyli teraz trzeba jeszcze te światy odwiedzić, żeby kupić rzeczy. Ja nie mogę. Kurczę, no. Dobra, to zobaczmy sobie może jedną rzecz.
No i skończymy odcinek. Myślę, że było już 54 minuty, prawie godzina. Witaj. Okej. To już wiemy. Wow, wszystkie cztery badże. Elephant Power. Okej, czy po prostu zmieniasz się w elefanta. Nieważne jakiego powera pas bierzesz, tak samo z Fire Flowerem, Bubble Powerem oraz Drillem. Tak więc to jest chyba to. Nie dzięki, nie dzięki. Dobra, i teraz co? No, teraz to już wszystko. Dobra. Zobaczcie, wszędzie są znaczniki. Jeszcze tylko specjalny świat. Ale tam już wszystkie przejścia sekretne chyba odkryliśmy, więc. To sobie zrobimy w następnym odcinku z Super Mario Bros. Wonder. Możemy jeszcze zerknąć na listę odznak. Tak więc brakuje nam jednej. I to jest chyba jedna, którą dostajemy za przejście chyba ostatecznego poziomu, z tego co wiem, ale nie chcę tutaj was też kłamać w razie co. Tak więc dobra, no to tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się gra spodobała, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Możecie też napisać komentarz, jakie są wasze wrażenia na temat gry. No a ja jeszcze nagram tam jeden czy dwa, czy nawet trzy odcinki. Tyle ile będzie trzeba, żeby dokończyć tą grę na 100%. No a póki co, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, no i cześć!